Zajmiemy się dziś samochodem, w którym po raz pierwszy zadebiutował nowy system Audi multimedialny i informacyjny o nazwie Virtual Cockpit, bądź też wirtualny kokpit po polsku. I ten system zadebiutował w Audi TT, a dziś mam do testów Audi TTS, czyli coś jeszcze szybszego, jeszcze mocniejszego. Zatem zaczynamy. Raz, dwa. Coś niesamowitego, to jest... Zaczynamy. Zazwyczaj w tym momencie zaczynam mówić o stylistyce samochodu, ale abstrahując od faktu, że jest to nowoczesny i ładny samochód, to w tym modelu najwięcej dzieje się we wnętrzu oraz pod maską. Zatem przejdźmy najpierw do tego pierwszego. Wsiadając do środka Audi TTS czy też TT, towarzyszy nam takie uczucie wow. To jest coś nowego, to jest coś nowoczesnego, to jest po prostu fajne. To nie jest coś, co już widzieliśmy wcześniej, tak? Rzeczywiście pojawiają się tutaj elementy, które można spotkać w innych modelach Audi, ale nie ma ich tak dużo jak w innych modelach Audi. I dziś skupię się najbardziej w tym momencie właśnie na wirtualnym kokpicie, o którym przed momentem zresztą też mówiłem. Za kierownicą znajduje się spory wyświetlacz, na którym pojawiają się informacje dotyczące wskazań komputera pokładowego, na którym pojawiają się informacje dotyczące nawigacji oraz też inne fajne elementy. W momencie, w którym dotykamy tych przycisków właśnie znajdujących się po lewej stronie koła kierownicy, przycisków do obsługi systemu, to w pierwszym momencie pojawia się bardzo dużo informacji. Pojawiają się informacje dotyczące poziomu paliwa, pojawiają się takie małe zegary prędkościomierza i obrotomierza. Przy każdym następnym wyborze możemy na przykład zdecydować się na oglądanie stacji radiowych, możemy zdecydować się na połączenie się z telefonem komórkowym, czy też na przykład zdecydować się na podgląd nawigacji. I w tym momencie właśnie obrotomierz i prędkościomierz są malutkie, znajdują się po lewej i po prawej stronie, są właśnie na granicy tych, znaczy na rogach tego ekranu, a mapa jest duża i bardzo czytelna i ona się rozlewa po całym tym ekranie i to robi naprawdę duże wrażenie. Ponieważ to jest Audi TTS, a nie TT, to również jest tutaj taka opcja włączenia widoku dużym obrotomierzem, który wtedy jest zlokalizowany centralnie, po lewej stronie jest mapa, po prawej stronie jest na przykład zużycie paliwa i to jest takie fajne, rasowe. Oczywiście wirtualny kokpit to nie jest coś niesamowicie nowego, ponieważ spotkaliśmy się z tym już na przykład w teście Volkswagena Passata, ale bardzo ważnym jest sam fakt, że właśnie w Audi TT wirtualny kokpit pojawił się jako pierwszy. Teraz sięgamy do maski i podnosimy ją. Pod nią w modelu TTS znajdziemy benzynowy silnik 2.0 TFSI o mocy 310 koni mechanicznych. Moment obrotowy 380 Nm w zakresie od 1800 do 5000 obrotów na minutę. Do setki pozwala nam się rozpędzić w 4,7 sekund, co jest niezłym wynikiem pasującym do tej klasy samochodu. Dodatkowo wszystkie wersje TT, w tym TTS, mają w standardzie manualną skrzynię biegów, ale opcjonalnie można utrzymać automatyczną dwusprzęgłową skrzynię S-Tronic. Teraz stylistyka, bo jej też nie warto pomijać. To jest już trzecia generacja Audi TT i wydaje mi się, że jest zdecydowanie najładniejsza. Pierwsza, no, jakoś nigdy mi się nie podobała, była bardzo, bardzo zaokrąglona, bardzo kobieca, wyglądała trochę jak baton. Nigdy nie podobała mi się jakoś szczególnie, a teraz, kiedy o niej myślę, jeszcze mam na dodatek bardzo negatywne skojarzenia, ponieważ od razu przywołuje mi się w myślach film Wojtka Smarzowskiego pod tytułem Wesele. Tam zagrała rolę i nie była to chlubna rola. Druga generacja była stonowana i spokojna i zdecydowanie o trzeciej generacji nie można powiedzieć czegoś zupełnie innego, ponieważ ona nadal jest stonowana i spokojna i z pewnością inżynierowie z Ingolstadt bardzo, bardzo starali się, żeby byle laik nie zauważył, że jest to nowy model. Najwięcej zmieniło się tutaj w przednim pasie oraz niewiele zmieniło się w tylnym. W przednim pasie znajdziemy światła, reflektory przednie, Matrix LED oraz taką kanciastą atrapę chłodnicy single frame. Logo Audi zostało zlokalizowane na masce. Z tyłu delikatnie
przemodelowano reflektory. Stylistyka jest ładna, schludna i taka spokojna jak Volvo. Wnętrze poza systemem Virtual Cockpit charakteryzuje typowy dla nowych Audi piękny minimalizm. Konstruktorzy Audi doskonale rozumieją, że less is more i robią od niedawna samochody według tej filozofii. Bardzo mi się to podoba. Usunięto centralny ekran systemu multimedialnego na rzecz ekranu z najpotrzebniejszymi informacjami, znajdującego się za kierownicą. Wnętrze jest ergonomiczne, do jakości materiałów nie można mieć zastrzeżeń. Fotele posiadają mocniejsze trzymanie boczne i zapewniają ustawienie wygodnej pozycji za kierownicą. To najważniejsze w tego typu samochodach. Ruszamy! No, matko boska. No i tak, już jest 90 na godzinę. Launch control sprawia, że to przyspieszenie czuć bardzo mocno i w zasadzie od samego początku czuć również, że nie jest to zwykła tetetka, że jest to auto bardziej sportowe od zwykłej tetetki. Och. Jak wiecie, ja bardzo, bardzo lubię te wszystkie strzały z wydechu. To wszystko sprawia, że takie hot hatche czuć bardzo mocno. I na dodatek, ja nie wiem, czy w ogóle mój komentarz jest tutaj potrzebny. W zasadzie mam wrażenie, że mój komentarz jest zbędny w dzisiejszym dniu, ponieważ ten samochód brzmi tak niesamowicie dobrze. Tak bardzo strzela z tego wydechu, że nic nie trzeba mówić. No i na dodatek trzyma się drogi jak opętany. Przy każdej zmianie biegów słychać takie strzelanie z wydechu. Zupełnie bez żadnych obawień można jeździć tym samochodem. Układ kierowniczy bardzo... Kurde, no normalnie jakby za mną pierdział jakiś bokser. Albo coś takiego. Samochód niesamowicie dobrze trzyma się drogi, przykleja się, a to za sprawą tego, że środek ciężkości jest ulokowany tutaj bardzo nisko i ten samochód właśnie ma przyklejać się do tego asfaltu, ma nim się jeździć bardzo, bardzo, bardzo dobrze. O Jezu. No nie, zdecydowanie myślę sobie, że zarówno ja, jak i moi pasażerowie, jak i też pasażer, bo tutaj za dużo osób się nie zmieści. Znaczy jest tylna kanapa, ale tamto pełnosprawnych raczej się nie wpuści. Pasażerowie, jak i też przechodnie są pewni, że nie jest to zwykła tetetka, no bo po prostu słychać to. To jest super. Co do skrzyni biegów, oczywiście automatyczna, dwusprzęgłowa, e-stronik, wpisuje się doskonale jak to w Audi. Myślę sobie, że w Audi te skrzynie biegów, zresztą chyba już to kiedyś mówiłem, w Audi skrzynie biegów automatyczne są najszybsze z tej całej trójki niemieckiej BMW i Mercedes. Mercedes już w ogóle jest tutaj poza konkurencją, ponieważ tam, nie wiem, on nie zmienia biegów po prostu wtedy, kiedy powinien, po prostu czeka na coś, nie wiadomo o co chodzi, a w Audi zdecydowanie na każdy kolejny bieg nie musimy czekać zbyt długo i to jest fantastyczne. Czy TTS potrafi być kulturalnym samochodem? Myślę sobie, że potrafi. Mamy tutaj przecież przycisk do zmiany trybów jazdy. Możemy sobie oczywiście włączyć tryb komfortowy. Ja tego nie chcę teraz robić, ponieważ jestem tutaj po to, żeby bawić się tym samochodem, żeby cieszyć się przyspieszeniem, nie po to, żeby oszczędzać albo żeby sprawiać, by ten samochód był bardziej komfortowy. Bo oczywiście w trybie dynamicznym ten samochód jest bardzo twardy, bardzo sztywny, bardzo mało komfortowy i daje nam ostro w kość, ale po to właśnie są takie samochody. Co mam jeszcze mówić? No w zasadzie wszystko zostało powiedziane. No, samochód jest sportowy, jest agresywny, jest rasowy, jest dźwięk wydechu, jest. Kupujcie sobie Audi TTS, bo warto.
nie ma mocniejszego Audi TT nad tym Audi TTS, zatem no warto po prostu. Warto?